z Ewangelii według świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wracam do naszego wspólnego odkrycia, że w Wielkim Poście to nie ja jestem we w drodze, w wydawnictwie w drodze, to Jezus musi być w drodze, bo On do mnie pielgrzymuje, do mnie idzie. Ja jestem Jego Jerozolimą, we mnie pragnie umrzeć i zmartwychwstać, ale ja również staję się Jego drogą do innych ludzi, przeze mnie do nich dociera. I dlatego dzisiaj chcę się zadziwić razem z Wami i uwielbiać Boga w podobieństwie do Jezusa. To znaczy, że mam zdolność do tego, by troszczyć się o innych, o głodnych, o przybyszów, o nagich, o chorych, o tych, którzy są w więzieniu. To jest zadziwiające, kiedy się przyjrzymy sobie, że rzeczywiście mamy taką zdolność do troski. Ona najbardziej się może ujawnia wtedy, kiedy spotykamy chorych, naszych braci, nasze siostry, i gdy zajmujemy się nimi, karmimy, opiekujemy się, poświęcamy czas, nagle Jezus zaczyna mówić: to ja jestem. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, sióstr moich najmniejszych, mnieście uczynili.